Chciałabym Wam dzisiaj pokazać bardzo ciekawą serię książek, które zostały stworzone z myślą o pedagogice Montessori. O całym nurcie montessoriańskim możecie przeczytać na blogu. Napisałam tam dosyć długi artykuł z informacjami na temat tego, co to jest i przybliżając trochę pomysły związane z myślą Marii Montessori. Starałam się nie przynudzać, to znaczy, że na przykład nie opisywałam życiorysu dokładnie, bo myślę, że jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to sobie takie informacje znajdzie. Natomiast starałam się z tego nurtu wyciągnąć informacje jak najbardziej użyteczne dla rodziców. Czyli to, co może nam się przydać w codziennym życiu i w codziennych zabawach z dzieckiem. Na przykład to, że takie główne hasło, które brzmi: pozwól mi to zrobić samemu. Czyli podążamy za potrzebami dziecka, nie podrzucamy niczego na siłę, niczego nie przyspieszamy. Jeżeli dziecko coś bierze do ręki albo interesuje się jakimś zagadnieniem, to my jako rodzice krok do tyłu obserwujemy sobie spokojnie i pozwalamy dziecku poznawać rzeczywistość na takim poziomie, na jaki ma ochotę. Druga ważna sprawa, taka właśnie montessoriańska, to jest życie w zgodzie z naturą i też naturalnym rozwojem dziecka. Czyli znowu podążanie bez przyspieszania czegokolwiek, natomiast też wiedza na ten temat, co w danym momencie, na danym etapie życia może być dla dziecka ważne, na co dziecko bardziej może zwracać uwagę, a co może być mniej interesujące. I teraz właśnie, a propos tej użyteczności, zawsze też staram się Wam podpowiedzieć coś, co można wykorzystać po prostu w domu, oprócz tego, że opowiem o teorii Marii Montessori, to też właśnie znalazłam serię książek. To jest seria Dobra Książeczka, którą wydało wydawnictwo Tekturka. Jest dedykowana dla dzieci 0-3-latka, czyli do 3 roku życia. Jak się możecie domyślić, te książeczki są tekturowe, one są właśnie kartonowe, więc dla najmłodszych maluchów już wiemy, że można się nimi bawić, czytać je w taki sposób, jak czytają najmłodsi, a każdy dobrze wie, że zwykłe kartki by po prostu takiego czytania nie przetrwały. Dlaczego ta seria jest w duchu montessoriańskim? Właśnie dlatego, że podział taki bardzo konkretny na wiek wskazuje na to, czym może się dziecko interesować, co może być dla dziecka ważne na danym etapie życia. I tutaj pierwsza książka na przykład, 0-3 miesiące, prawda? Czyli na pierwsze 3 miesiące życia dziecka i mały, ja bym powiedziała, gadżecik, ale jakże niezmiernie ważny dla rodziców. Tutaj na każdej z tych książeczek, zaraz zobaczycie kolejne, jest informacja o tym, czym może się dziecko interesować, co jest ważne w tym momencie, w tych pierwszych 3 miesiącach dla mojego dziecka. I ta książka zawiera to, podąża za tą potrzebą, co jest ważne dla mojego malucha. I akurat wiadomo, że w tych pierwszych 3 miesiącach, i macie tutaj to wytłuszczone, kontrastowe kolory na przykład są ważne dla dziecka. Więc otwieramy książkę dla takiego maluszka i takie ostre kształty i kontrastowe kolory znajdujemy w środku. Idąc dalej, podążając za rozwojem dziecka, mamy książkę 3-6 miesięcy. I tutaj też, oprócz tego, że tutaj akurat w tej wcześniejszej był na przykład biały, czarny i jakiś tam jeszcze, starsze dziecko zwraca uwagę na więcej kolorów, ale też już zaczyna się interesować różnymi kształtami i przedmiotami, które są w jego najbliższym otoczeniu. Stąd też na przykład tutaj na okładce mamy grzechotkę. Tutaj macie kolejną notatkę na temat tego, co może być ważne dla dziecka na danym etapie rozwoju. W tym wypadku mówimy o 3-6 miesiącu życia, czyli do pół roku. Zaglądamy i na przykład znajdziemy tutaj między innymi zabawki, czyli przedmioty z najbliższego otoczenia dziecka. I to jest też taki element montessoriański, bo może kojarzycie, jeżeli nie, to znajdziecie właśnie w tym artykule na blogu. Maria Montessori mówi o dzieciach meblowych, jest takie hasło. To są dzieci, to jest zwrócenie uwagi na to, że dzieci interesują się tym, co znajduje się w najbliższym otoczeniu, a między innymi w najbliższym otoczeniu dziecka znajdują się meble. To są zabawki, to są rzeczy związane ze spacerami, z naturą, ale stąd się bierze to hasło meblowe dzieci. I to jest też takie
ta propozycja jest też podążaniem za naturalną potrzebą dziecka, ponieważ właśnie, jeżeli w tym momencie, powiedzmy sobie roczniakowi czy półrocznemu dziecku, zaczniemy czytać o szkole czy o kosmosie, to ono kompletnie może nie wiedzieć, o co chodzi. Kompletnie nie będzie sobie potrafiło tego wyobrazić. To jest właśnie przyspieszanie. Zupełnie niepotrzebne. W pedagogice Montessori niczego nie przyspieszamy. Proponujemy to, co jest zgodne z naturalnym rozwojem dziecka i po prostu podążamy. Więc kolejny to jest wiek, na przykład roczek dwulatka. W tej serii znajdziecie 7 książeczek. Tak jak mówię, do 3 roku życia. I tutaj mamy kolejną informację o tym na przykład, że dla takiego wieku już w książeczkach fajnie jest, jeżeli są proste dialogi. Więc otwieramy i mamy proste dialogi. Mamy też znowu miejsce, które dziecko zna, czyli plac zabaw. Nie wierzę, że jakiś dwulatek może nie znać placu zabaw. Więc to jest też to meblowe dziecko, czyli naturalne otoczenie. To jest książeczka o tym, że wychodzimy na podwórko, czyli spędzamy czas w naturalnym środowisku. To też jest niezmiernie ważne. Ta zieleń tutaj, ona nie jest bez powodu. Ona tutaj nie pojawiła się przypadkowo i dosłownie dwuzdaniowej dialogi, które nie muszą być jakoś skomplikowane, bo to nie chodzi o to, że jak dziecko może być zainteresowane dialogami, to je nimi zarzucamy. Tylko o to, że gdzieś tam one właśnie w najbliższym otoczeniu mogą się pokazywać. Oczywiście książeczka o placu zabaw to jest też źródło, tak naprawdę inspiracja do kolejnych rozmów i do wymyślania zabaw na temat czy z książeczki, czy właśnie z placu zabaw. Więc to jakby też jest podążanie za naturalną potrzebą dziecka. Druga rok, półtora roczku, czyli ta wcześniejsza. I tutaj dziecko bardziej zwraca uwagę na proste, krótkie zdania, ale też trochę więcej szczegółów na ilustracjach. I znowu, mamy dom, mamy mamę pomagającą dziecku ubrać się, więc to są naprawdę znane dziecku proste rzeczy. I tak sobie znowu wędrujemy, jest zieleń po raz kolejny, bo tak naprawdę pedagogika Montessori to jest obcowanie też z naturą. Bardzo mocnym, takim ważnym postulatem tej pedagogiki jest też właśnie szanowanie natury, więc nie dziwię się, że w tych książkach inspirowanych pedagogiką Montessori jest tej natury tak bardzo, bardzo dużo, ale nie tylko, bo chciałabym Wam jeszcze pokazać książeczkę dla starszych. Tutaj też są informacje o właśnie rozwoju i takich ważnych rzeczach dla tego konkretnego wieku. Ale tutaj już widzicie, że mamy zwierzątka jako głównych bohaterów. Do tej pory one się nie pojawiały, bo faktycznie młodsze dzieci, dla nich ważne jest, żeby postacie, które tam występują, były znane i jak najmniej abstrakcyjne. A to już jest wiek, kiedy zwierzątka ożywają w bajkach i dzieci bardzo to lubią, bardzo się utożsamiają z takimi bohaterami. Więc tutaj bohatera mamy, prawda, zajączka i jeżyka. Też dużo szczegółów, dom, nie wylatujemy z nimi w kosmos, bo to jeszcze nie jest ten etap abstrakcyjnego myślenia. To nie jest w ogóle abstrakcyjne myślenie. To jest utożsamienie się z przyjacielem, zwierzątkiem. Pokażę Wam jeszcze taki ciekawy motyw tutaj, to jest, znowu wracam do młodszego wieku, 6-12, kiedy dziecko jeszcze najczęściej nie mówi albo mówi pojedyncze słowa. Mamy tutaj książeczkę, też zgodną z zainteresowaniami i z rozwojem, czyli wyrazy dźwiękonaśladowcze i mnóstwo zwierzątek. Czyli taki temat naprawdę bardzo prosty i znany i potrzebny dziecku w tym wieku. No i wiadomo, świnka chrum chrum, kurka ko ko ko. I tak dalej. Możecie sobie tą książeczkę oglądać, możecie szukać tych zwierzaków, jeżeli jest taka okazja, gdzieś tam w innych książeczkach albo na spacerze, jeżeli akurat mieszkacie na wsi i możecie spotkać takie zwierzaki. Więc cała seria z jednej strony bardzo przemyślana, opiniowana przez znanych pedagogów, co dla mnie też jest bardzo ważną informacją, ale przede wszystkim jej użyteczność. Te informacje tutaj, które są prostym zabiegiem, a jakże autorzy pomyśleli również o rodzicach. Naprawdę bardzo fajny pomysł. I jeszcze pokażę Wam, to już nie jest ta seria, ale to wydawnictwo, czyli wydawnictwo Tekturka, dwie książki z twarzami.
Tutaj mamy twarze maluchów. Maluchy uwielbiają oglądać twarze innych dzieci. Możecie sobie tutaj rozmawiać o tych twarzach, czyli odgadywać, jaka to może być emocja. Możecie sobie opowiadać o tych dzieciach. Takie książki wystarczają nie tylko na sam początek, ale myślę, że później tworzenie historii o tych dzieciach to jest też po prostu dobra zabawa. Ale chciałabym Wam pokazać też drugą książkę, na przykład tutaj otworzę sobie na takiej stronie. To już są emocje, które zostały podpisane. Jeżeli dziecko uważa, że to jest inna emocja, to w porządku, nie musi się zgadzać z tym, co tutaj jest napisane. Ale na co ja zwróciłam uwagę, to to, że w tej książce nie są tylko jakby tak zwane ładne twarze. Niczego nie chcę ujmować temu przemiłemu na pewno panu, ale no jakby on modelką topową nie jest, prawda? I to mi się bardzo podoba, że w książce dedykowanej małym dzieciom do 3 roku życia to nie są tylko piękne księżniczki i książę na białym koniu, ale normalne twarze zwykłych ludzi, które maluch spotyka na ulicy, z którymi się kontaktuje, które czasami musi jakoś określić, jakoś z nimi porozmawiać, jakoś odgadnąć czy stwierdzić tak dla siebie, w jakim są nastroju. Bajki to jest jedna sprawa, a rzeczywiste zdjęcia to jest zupełnie inna informacja, taka do ogarnięcia, do przemyślenia dla dziecka. Dlatego właśnie z tych wszystkich powodów, o których tutaj powiedziałam, ta seria książek bardzo, bardzo przypadła mi do gustu i jeżeli szukacie czegoś w duchu montessoriańskim, to ja myślę, że wydawnictwo Tekturka jak najbardziej zerknijcie na ich stronę.